Raz. Witam serdecznie. Sekundeczka, jeszcze zobaczę tylko, czy dobrze pójdzie muzyczka z gry, bo tutaj jednak pewności nie mam. Już tutaj sobie zobaczę. Okej, gra tak jak należy, a zatem... Momencik, zrobię sobie tylko podgląd na drugim pięknym monitorku. Dzięki waszemu wsparciu, nie ukrywam, dziękuję wam serdecznie. I już zaczynamy. Dobra, a więc to jest. Okej, no cóż, mistrzowie i mistrzynie, a zatem... Cóż... Nimbo! Os! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. A dzisiaj, moi kochani, chyba będziemy kończyć Batmana na dzisiejszym strumyku nocnym. Otóż tak, czas w końcu to zakończyć tutaj, uratować Alfreda, pokonać Jokera i załatwić Bane'a na samym końcu, więc będzie dzisiaj ciekawie. No myślę, że ten stream będzie tak z 2-3 godzinki trwać, kurczę, no bo tu jednak nie dużo tak zostało tej rozgrywki, ale sądząc fakt, że to jest końcówka gry, no to jednak trochę tutaj pewnie trzeba będzie się pomęczyć z bossami. Cóż, witam serdecznie całą ekipę modarcowską, siam Max Sterch. Rozumiem, w porządku. No wybaczcie, że tak późno tego live'a dopiero zaczynam, ale po treningu kung fu jestem. Od 20 do 21 wróciłem, 21:40, umyłem się, zjadłem sobie, no i jestem tutaj z wami. Cóż, także dzisiaj pojawił się nowy odcinek serii Akademia Ninja na kanale. Jest to cykl takich historycznych filmów, gdzie opowiadam wam o historii ninjitsu, jak się to zaczynało od początku. Ktoś pytał, ile tam odcinków będzie, no generalnie to jeszcze tak myślę, że z jakieś 10 odcinków do Akademii powinno dołączyć, więc troszeczkę tego będzie. Janek Siemanko, witam serdecznie. Wiktor Buczek, os, witam serdecznie. Gua Games, witam koleżankę, os, serdecznie. Bartek Siemaneczko, witam. Paweł Siemanko, Mek, witam również. Borszwina Siemaneczko. Maciej Kofa, siema. Siema Stefan, witam serdecznie. Funia. Okej, mistrzowie, słuchajcie, no mamy tutaj małe problemy, bo jaskinia Batmana jest w dość opłakanym stanie na chwilę obecną. W każdym bądź razie, byliśmy sobie także po nowy level, więc... Co byśmy sobie tutaj mogli dać? Modyfikacje walki, rękawice elektryczności, wydajność akumulatorów. Ło! Będą się nam szybciej ładować, będziemy mocniej łotać z prądu. To mi się podoba. Okej, mistrzowie. Dobra, to mamy załatwione. Powiem wam tak, dzisiejszy trening kung fu bardzo fajnie, dużo kopnięć mieliśmy dzisiaj, także i z wyskoku, co mi się bardzo podobało. No, także trenowałem podcięcie, którego w zasadzie nigdy wcześniej nie trenowałem. Takie podcięcie stricte z Mortal Kombat, można byłoby tutaj powiedzieć. Czyli tak, że kucacie i wycinacie nogą przeciwnika. Muszę tu potrenować jeszcze troszeczkę, bo jest to dla mnie trochę nowości, także niektóre pozycje, ale jak najbardziej bardzo pozytywnie to jestem zaskoczony, tak powiem, treningami tutaj w sekcji. Znaczy, mile jestem zaskoczony po prostu, naprawdę jest to, czego się w zasadzie... To, co oczekiwałem, to w zasadzie dostaję od tej sekcji, więc bardzo tutaj jestem mile zaskoczony. Paweł Siemaneczko, witam serdecznie. Choć cię już chyba przywitałem, kolego, no to przywitałem cię po raz drugi. Okej, także na końcu mieliśmy takie, można powiedzieć, luźny sparring, bez rękawic, nawet bez kontaktu, ale fajna wymiana tutaj treningowa z partnerami, więc jest dobrze. No później oczywiście, że dojdą także rękawice i tak dalej, ale ja sobie sam szczerze mówiąc muszę kupić rękawice bokserskie, dlatego cel donate'ów dzisiaj, rękawice bokserskie, treningi kung fu wushu, a także i życie, no bo wiadomo, że na coś trzeba przeżyć. Okej. Dobra, no zdecydowanie trzeba będzie naprawić ten tryb detektywa. Tylko jakby to zrobić, no bo... Okej, okay, możemy naprawić chyba. Zobaczymy, jaki jest Batman informatyk. Wasze zdrówko, mistrzowie. Alfred! Okej. Bez odzewu. Alfred! Gdzie ty jesteś? Wow! No skurczę, a ja nie przygotowałem sobie kunaja. Sekundeczka. Uleciał do nejcik. Machamy kunajem zatem. Kostek Maro, os 3 złote. Kostek Maro, os, macham dla ciebie tutaj kunajem, napierdzielam. A mi się podgląd na czaty aż zlagował. A teraz puściło akurat, to zaraz sobie zobaczę. Kostek Maro, Nimpo, os, dziękuję ci serdecznie za donejcika i wsparcie tutaj działalności. Bardzo mi miło z twojej strony. Dzięki wielkie, ziom. Dobra, kunaj jest pod ręką jak coś, więc będę nim napierdzielać, jakbyście rzucali donate'ami. Najwyżej monitor padnie albo coś innego, no może tak źle nie będzie. Okej, okay, dzięki wielkie raz jeszcze za donejcika. Dobra, to sobie naprawiliśmy, a zatem lecimy dalej.
Kurczę, tutaj nie schodziłem nigdy do tej bat jaskini, więc całkiem nowe lokacje dla mnie. Zobaczymy, co tam będzie. Podgłośnić mikrofon? Co ty gadasz, że jest za cicho? Naprawdę mikrofon jest za cicho? Serio? No mogę ciutkę podgłosić. Dobra, ciutkę podgłosiłem, ale teraz już na pewno będzie dobrze. Wątpię, żeby ten mikrofon był za cicho. To jest Blue Yeti Black. To dobry mikrofon. No, dzięki Stefan. Wiedziałem, że jest dobrze. Na pewno jest dobrze. Podgłosi troszeczkę regulator, bo jak ja wrzucę tutaj za głośno mikrofon, to później będzie coś takiego. Zobacz. Raz, dwa, trzy, to już harczy aż tak, że się wytrzymać nie da, prawda? No, wiem. Dlatego ustawiamy na 7,5 i myślę, że będzie spoko. Dobra, wracam do rozgryweczki. Okej. Dzięki wielkie, Funio, za informację. Co my tu mamy? Drony? O, cholera jasna. Alfred ledwo zipi. Chyba trzeba będzie zastosować usta w wykonaniu Batmana. Tego jeszcze nie było. Alfred, ja się uratuję, chłopie. Alfred, lecę do ciebie. Dobra, usuwamy ten głaz. Dawaj. Okej, siema, Yamane the Dark. Witam cię serdecznie. Dobra, dawaj Batman, usta. Alfred, you can't. Don't add me to the weight you carry. No nie. Ej, no aż mi się smutno teraz zrobiło. Miłość, siemaneczko, witam serdecznie. Ziom, siema, witam również. Ja pierdzielę. Ale Alfred może zginąć? No! Nie znam dokładnie aż tak fabuły Batmana. Ale może i tak jest. Siarczek, siemaneczko, dziękuję ci serdecznie za udostępnienie tej biblioteczki. Wow! Lecimy! Z Kunajem! Zaraz będziemy tu na usta, ale poleciał donate'ik. Dobra, bo tu się zabije zaraz. Coś się tutaj dzieje. Whisky, o 1 złoty. Whisky, siemaneczko, witam cię serdecznie. Yo, Nimpo Os, dziękuję bardzo za donate'ika i wsparcie tutaj działalności. Okej, siarczek, napierdzielasz kunajami, bo ja w ciebie tu zaraz rzucę. Hiu, łap kunaja. Dobra, bo mi Alfred tutaj padnie, więc ja może się nim może zajmę, bo może być słabo zaraz. No czekajcie, spokojnie, Alfred może jeszcze przeżyje to. Jak obstawiacie, przeżyje czy nie przeżyje Alfred? Oto jest pytanie. Mgła Games. O stary! Przeżył? A nie, przepraszam, bo już myślałem, że chyba jesteś jednak mężczyzną. Ale dobra, napisałaś form, jeżeli jesteś koleżanką. Okej, Mgła Games, wybacz, za duże podejrzenia w stosunku co do ciebie. Okej, no cieszę się, że się przydało tutaj troszkę samoobrony. No to masz niedobre koleżanki, kurczę, w tej klasie. To leje tam i to mocno. Nie no, żartuję, tak żeby się tam nic nie działo. To ja tam nic nie mówiłem, żeby nie było jak coś ninja bawi i uczy. Ziom, ty to masz, chłopie, ty to żeś jest optymista, stary. Dobra, wstrząśnijmy nim. Alfred, nie możesz mi tego zrobić. Alfred, I need you. I need your heart. I need your love. No nie, bo Batman to tak jakby stracił teraz w ogóle rodziców. Wiedziałem. Janek, ciś to też jest optymista dzisiaj. Ale twoje zdrówko. I know I haven't always been supportive of what you do, but I understand now. Go. They need you out there. I can't defend Gotham. I can't even defend my own home. Master Bruce. Panie Alfredzie, sugerowałbym odpoczynek jeszcze. Now is not the time for doubt. I can't do it. I can't stop them. No, you can't.
Not on your own, but it's high time you realize that you are a man, not an island. And a man's strength comes not from just brawn and intelligence, but also from his allies. No, ledwo, ale przeżył. Jak widać, Alfred ma jeszcze swoje do zrobienia na tym świecie. Dobra, Batman się zmotywował. Szedł na wysokie wibracje. A to prawda w sumie, bo to jest teamwork, jakby nie patrzeć. Sam Batman bez Alfreda to już by nieraz padł. Gdzie my to zawędrowaliśmy? Czy po stronach policji? Chyba tak. Już tutaj raz byliśmy. Dobra, backstage, wieczór główny, powstrzymaj Jokera. Da się zrobić, jak z każdą tutaj misją. Natomiast pytanko. Okej, okay, jak widać chyba już raczej stąd nie wyjdziemy gdzieś indziej. Więc raczej... Kasa przeciwna, a rozumiem. No, my tak często mieliśmy kiedyś właśnie w posłudze, że my strasznie nie lubiliśmy przeciwnych klas generalnie. Się tak tłukliśmy nawet czasami klasy na klasy. No, trochę to było dziwne, ale za dzieciaka to się wszystko inaczej wydawało. Dobra. Padamy tutaj otwarcie, jak widzę tutaj jest troszeczkę więźniów, więc chyba kurczę pouciekali z więzienia. Dobra, wsadzimy ich tam, gdzie ich miejsce. Dobra, kapitan Gordon gdzieś tutaj jest, coś się odzywa. Jeden ma karabin, skubaniec. Panie, zostaw ten ładunek. Okej. Okay. Muszę tutaj troszeczkę pilnować. Wow, poleciał do Nejci. Mortal Kombat! O, tak. Siarcze kawelka wyslany. Będzie w pądzik za cierpliwość, co z mistrzu 10 zł. No stary, jak się uda tą Avermedię, no to będę będę ci dozgodnie wdzięczny. Naprawdę, Siarczek, Nimpo Os, dziękuję ci bardzo serdecznie za donejcika i wsparcie działalności, a tym bardziej za tą Avermedię. Jak będzie na piąteczek, no to słuchajcie, mistrzowie, może w weekend uda się tutaj już GTA 5 na online puścić i także z wami wspólne rozgryweczki. No, na to liczę. Dzięki wielkie, stary, raz jeszcze za donejcika. O, skłaniam się nisko. Dobra. Ja tu się muszę teraz troszeczkę skupić, bo zginę. No, jednak jest tu trójka, która ma... Okej, okay. Dobra. Zrenka... Okej, okay, dodajcie, mnie rozproszył, ale nie szkodzi. Powtórzymy sobie tą akcję. Tym razem po mistrzowsku. No, tak to było mniej więcej, Miłosz. Znaczy, my akurat mieliśmy taką... Mieliśmy takie miejsce w szkole, gdzie można było przyjść i w zasadzie nikt cię tam nie widział. I się czasem tłukliśmy po prostu. Okej, okay, a w poniedziałek? Okej, to przepraszam, to źle odczytałem. Okej, okay, poniedziałek, dobra, w porządeczku, wybaczcie. No to w przyszłym tygodniu w takim razie. Dobra. Dzień dobry. Witam i o zdrowie nie pytam. Dobra. Zostaw to. Trzeba załatwić dość szybko tego właśnie pana. Kurczę. Generalnie tych, co mają tutaj karabiny. No bo jak zaczną strzelać, robi się wtedy nieciekawie, no nie ukrywajmy. Dobra. Okej. Okay. Tu jest ta dwójka. Okej. Okay. Dobra, aktywujemy rękawice. I się teraz zacznie zabawa. Uwielbiam.
Tutaj będzie pistolet. Pistolet, karabin. Okej. Jeszcze jest jeden niebezpieczny. Dobra, myślę, chociaż ten też wziął jeszcze karabin. Lejem go. Tych spalajzatorów nie ma problemu, ale są trochę upierdliwi. Zostaw tą broń. Zrobiłem to dla jego dobra. Żeby się sam nie postrzelił. Okej. No chodź, chodź. Chodź tu, panie, Elektro, wstrząś się. Chyba jego ulubioną postacią w Mortal Kombat był Raiden, zdecydowanie. Dokładnie tak, jak Siarczek pisze. Raz jeszcze, Siarczku, kłaniam ci się naprawdę nisko za to. Blader, siemanko, witam serdecznie. Joker cannot be allowed out of here. Yes, sir, we're on it. Tak, można też właśnie streamować, tak jak Siarczek pisze, z konsol typu właśnie PlayStation 2, PlayStation 3. No akurat wiecie, z PSA 2 to lepiej emulator odpalić, ale jeżeli chodzi o PSA 3 i chciałbym na przykład Ninja Gaiden bardzo zagrać, nigdy nie grałem w Ninja Gaiden. To jest jedna z najlepszych gier w zasadzie o tematyce ninja, a ja niestety w nią nie zagrałem nigdy. Jest Ninja Gaiden Sigma na PlayStation 3, więc kto wie. Myślę, że jest to dobra pozycja, jest to wręcz rewelacyjna pozycja tutaj, żeby ją ograć na kanale. Dobra, a jak tutaj sprawa wygląda? Czy z nimi w ogóle można porozmawiać? Okej, Paweł, trzymaj się i do miłego w takim razie. Powodzenia w szkole. Okej. Dobra, ci nam tutaj nic więcej nie powiedzą, no, a my po prostu wędrujemy do kanałów. Śmiało, Siarczek, zapraszam, jak coś, jesteś zawsze tutaj mile widziany. Już będziesz w okolicach Śląska, czy może w góry gdzieś tutaj, Beskidy, albo Tatry, to akurat centralnie przejeżdżasz przez moją miejscowość, więc zapraszam, jak coś. Dobra, wykorzystamy wybuchowy żel. Do sponsora kanału. Wiesz co, chyba jest taka ikonka tutaj po prostu, sponsorowanie. I w nią trzeba kliknąć. Tylko że ja jej nie widzę jako autor, ale wy ją powinniście widzieć. Dobra. Spadamy na dół. No, prawie jak. Taka, wiecie, bardzo. Ten moment, coś tu pewnie jest. Jednak mam ochotę to sprawdzić. Dobra. Nie mamy zaczep, nie kulka dymna. Okej. Spróbujmy przejść. Znaczy tutaj podejrzewam, że będzie coś dodatkowego. A ja grałem w stary Ninja Gaiden na NES-ie, na Pegasusie, to pewnie, że tak. Miały świetną muzykę, bardzo fajne miały cutsceny Ninja Gaiden, mi się to podobało mega wtedy na Pegasusie. No bo mało było gier, które w zasadzie coś takiego oferowały. Ninja Gaiden to miał. I to było naprawdę zajebiste. Więc w sumie, czemu by nie, Ninja Gaiden na NES-a? Emulator mam na kompie, mogę odpalić w sumie kiedykolwiek. Da się zrobić. To ja, hej, witam serdecznie użytkownika, to ja witam cię. Dobrze wiedzieć, że to ty. Chociaż to chyba ja. Jest trudny, no jest trudny. Ogólnie gry na NES-a były bardzo specyficzne. Miło. Miło to ja, cieszę się, że content ci się podoba. Dobra, myślę, że chyba stąd przefruniemy, nie? Przefruniemy. Dobra. Okej, okay, przewody zasilania. Aktywujemy.
Nie ma opcji, żeby to jakoś uruchomić coś? Możliwe, że to trzeba zrobić wcześniej po prostu. Wygląda to, że musimy się tam przedostać. A zatem skorzystamy z wybuchowych kulek. O właśnie, granat klejowy. Stworzymy sobie tratwę. Jak oglądaliście Dragon Ball, to jakby Bulma wyciągała takie kapsułki, rzuca i powstaje domek. Coś takiego, podobne wrażenia. Okej. Skorzystamy z zaczepu. A, nie zaczepu, tylko pazurą. I ciągniemy, ciągniemy. Okej, jeszcze kawałeczek. Musimy podpłynąć. Dobra, a okej, teraz tu. Dobra. Ja ci szczerze powiem, że nie przeszedłem. Nie przeszedłem nigdy Ninja Gaidena. Aż tak się nie wkręcałem. Może jakbym miał kiedyś Ninja Gaidena, jak grałem jeszcze tak na Pegasusie, to pewnie wtedy bym na pewno bym próbował od niego zagrać, przejść. Ale tak na emulatorze, no nie jakoś inne gry po prostu zajmowały mi czas w ten sposób. Dobra, aktywujemy. Coś tu jeszcze jest? No najwidoczniej jakbym tam zszedł niżej, pewnie by się okazało, że będę się musiał zaraz cofać. Okej, no ja tam widzę, żeby się dało przez to jako tak przebić, ale... Wyrwać ścianę? No nie, to tak nie zadziała, prawda? Natomiast... No na F tutaj się złapać też nie mogę, żeby tam podlecieć. Akurat ta ściana to powinna... paść, jakbym tam po prostu wleciał w nią. Czekajcie, czy tu przez to okno nie dałoby się jakoś zaczepu zawiesić? No jednak kurczę nie. Moment. Okej. Aha, rozumiem. Sprawa jest dość prosta. Wyciągamy bateranga. Musimy go przetransportować tam na drugą stronę. No to nie będzie takie łatwe, ale myślę, że się uda. Okej, pozdrawiam szkołę podstawową w NML4C. Pozdrowienia dla was w takim razie. Okej. Anime jest spoko. To już kwestia tutaj gustów. Dobra. Moment. No właśnie. Ja chcę zdalnie sterowany baterang. Czekajcie. Czemu ja nie mogę? Dobra, zdalnie sterowany jest tutaj. Lecim. Kurczę, nie tak się hamowało. Jeszcze raz. Aha, to znika. Dobra. To jeszcze raz. Wow! Nie tu. Dobra, do 3 razy sztuka. I do bezpiecznika wlatuj. Okej. Rozkminiliśmy to. Teraz pytanie. Dobra, oczywiście sprawa jest bardzo prosta. Poziom wody się podniósł. Więc teraz tak, zrobimy sobie tratwę oczywiście. Granat klejowy raz. No. Teraz zaczep. Podciągamy się. No mistrzowie, to tak później jest, naprawdę jak się zaczyna dodawać generalnie ludzi, którzy, tak powiem, nawet się nie zamieniło z nimi słowa, to później może dojść do takiego momentu, że na Facebooku się nie zorientujemy i nagle otrzymujemy całe konwersacje z ludźmi, których w zasadzie nie znamy, a z tymi, z których właśnie znamy i z którymi powinniśmy utrzymać relacje, jakoś nie utrzymujemy. Was też proszę, zrozumcie tutaj w pewnych kwestiach, bo jednak życie nie na tym do końca polega. Dobra, jakby zamknąć te klapy? No, tak łatwo tego nie zrobię teraz.
A, oczywiście, przecież mogę skorzystać z kleju. Zapomniałem o nowym gaczecie. No nie. Nie do końca o to chodziło. Granat. Dobra. Łohohohohoho. Trochę żeśmy ciśnienie chyba zwiększyli. Dobra. Okej, jest i tratwa. Płyniemy przez polską krainę. O nie, jestem zgubiony. Nie, rzucaj! Batman, spartoczyłeś robotę. Spóźnił się. Powinien to zrobić nieco lepiej. Okej. Dobra. Jeszcze raz. Ej. Nie, nie da się tych klap zamknąć po prostu, bo to jest gorąca para, Janek, więc byś się sparzył i to dość ostro, jakbyś coś takiego spróbował. Dobra. Okej. Ej, czekajcie, bo mnie to zje. Ja pierniczę. Gdzie ja tam miałem pójść teraz? Bo tu mnie przemieli na 100%. Dobra, zaraz próbuję coś wykombinować. O, nawet gra zapamiętała. Wiesz to, że tutaj to i owo zablokowałem. Dobra. Coś się tutaj zbagowało. Aby mnie to zaraz zjadło. Albo i nie zjadło. No sam nie wiem. Zdróweczko, moi kochani. No i nie ma znaczenia, ilu masz znajomych. Podejrzewam, że pewnie z połową tych 180 znajomych nie utrzymujesz za bardzo jakichś większych kontaktów. Oczywiście z całym szacunkiem, Funio. Ranoc. Dobra, to będzie szybka akcja. Ale bardzo szybka. Okej. Czas aktywować. Ho, ho, ho! Joker żyje! Dobra. Wow. Tu chłopie mocno. Dobra, winda trochę się nam pogięła. Ale spoko. Damy radę. Joker, idę do ciebie. Jeszcze się spotkamy, kolego. Dobra. Okej. Ładujemy w kolejny poziom. Dobra, ultra zwiększony ładunek. Te umiejętności bardzo się nam powinny przydać w momencie konfrontacji tutaj z głównymi bossami, dlatego mnie pakuje. Oczywiście na pewno nie jest to kluczowe. Słuchajcie, kurczę, doszliśmy do jakiejś cięższej lokacji. Widzę tutaj spore oddziały żołnierzy. Okej, dobranoc w takim razie. Okej. No to będzie grubsza tutaj sprawa, żeby to i owo załatwić. Przede wszystkim postaram się przedostać gdzieś wyżej, tak żeby rzucić nieco lepszym okiem na to i owo. Dobra, jak tutaj żołnierze są poustawiani? Widzę, że tutaj jest jeden, który spaceruje sobie tam w środku. Myślę, że od niego powinienem zacząć, później tamtego. Okej, tu mamy delikwenta na górze, który dość mocno nam obserwuje to i owo. Wydaje mi się, że dobrze byłoby się nim zająć. Dlatego, póki... Właśnie to jest snajper. On tu będzie miał, kurczę, skubane oko na wszystko. Dobranoc. Okej. Okay. Nie, spadł? Ja pierdniczę. No to jak spadł i mi znajdą teraz trupa, to będzie bardzo słabo. Okej. Okay. Widzę natomiast, że ten tutaj... Tego by można było chyba zdjąć. Aż kurna. Akurat mi uciekł. Dobra,
Batman, dawaj do góry. Dobra. Jak już tak. Dobra, chyba wiemy wszyscy, jak się to skończy. Chyba, że przy odrobinie szczęścia. No dobra, nie ma ich aż tak dużo, wiecie. Kurde. Dobra. Raczej zginę teraz, albo zaraz. Dobra. Jak go wykopało, nie mogłem się powstrzymać. Mech, mistrzu drogi. Jakie pytanko? Wybacz, byłem skupiony troszkę na rozgrywce. O co chodzi? Oczywiście, że łatwiejsze kontakty, więc nie ma... Nie polecam tego robić. Bo widziałem to po niejednym znajomym, nie opłacało się po prostu. Właśnie chodzi po prostu o te kontakty, no o nic za bardzo innego. Dobra. Dawaj, cio. Kurna! Ale żebym się nadział. Dobra, zrobimy to troszeczkę inaczej, ale myślę, że całkiem łatwo. Nawet ładnie śpiewa. Wiem, to trochę dziwne, że tak Joker robi prawie komplement, ale to ładnie śpiewał. Zdróweczko. Czy miałem kiedyś taką lekcję sztuk walki, w której ktoś mnie nie tyle może zdenerwował, co może... Nie. Tak, żeby mnie zdenerwować, nie. Może minimalnie tam troszkę zirytował, na przykład na takiej zasadzie, że ja wychodziłem techniką z kontrolą, druga osoba nie wychodziła techniką z kontrolą, ja dostawałem w twarz, on nie dostawał w twarz. W rezultacie obydwoje nie powinniśmy dostawać po twarzy, ale tak poza tym to kurczę nie. Wow. Chyba przesadziłem trochę. Dobra, ci się zlecieli od razu wszyscy. Kurczę, po cichu to trzeba było zrobić. No nic, szkoda. Ale spoko. Choć z drugiej strony... Dobra, zajmiemy się na pewno snajperem. W pierwszej kolejności. Dzień dobry, Dice and Art, witam serdecznie. O kurde, ile ich tu jest. Ale spoko. Więcej niż myślałem. O koniec gry, no więc oczywiście no, poziom musi być adekwatny także do tego. Czekajcie, no ta dwójka... Kurczę, oni nie za bardzo tu patrzą. Cholera, uciekli mi teraz. Dobra. Kiepska sprawa. Szczerze chyba wolałbym, żeby mnie zabili teraz. Tak, zabijcie mnie. Tak będzie lepiej. I zaczniemy raz jeszcze, tylko po cichu. Okej, przerwa w pisaniu pracki. No, pracę na studia trzeba zrobić. Jak najbardziej. Ten śmierć Jokera jest zajebisty. Okej, a mnie poniosło dzisiaj kawka o 22. Dobra. Zaś tam tutaj wszedł na nowy poziom, a gra tego... To tak, no na checkpointy zapisuje, to tak nie będzie pamiętać tego, dopóki nie wykonamy tej lokacji. A zatem... Dobra, skoro on tutaj tak spaceruje, to ja go może lepiej zostawię, a może bym od niego zaczął, tak? Okej. Dobra.
Nie tu. Dawaj do góry. Dobra, zaczniemy tak samo jak wcześniej od tego snajpera. Okej. Tak więc snajperowi dobrej nocy życzymy. Siema Oskar, witam serdecznie. No dobrze jest się uwolnić od pewnych rzeczy. Trzeba wtedy ruszyć z kolejnymi rzeczami do przodu. Ten mnie chyba jednak nie zauważy, jeżeli bym tutaj zeskoczył, chociaż... Kurde. On miał nadajnik. Nadajnik poinformował innych, że zginął. Dobra. Tam jest jeden skubaniec. Dobra. Kurde. Akurat teraz jak musiał wejść w te drzwi? No nie. Ja się tak nie bawię. Uciekam. Ewakuacja. Dobra. Okej. Wójka do piachu. Okej, Damian Dzilob, witam serdecznie. Dobry wieczorek. Mistrzu, ciężka sytuacja, ale myślę, że się to uda tutaj załatwić. Dobra, zaś wysłał informację, że kolejny pan. Spoko. Dobra, a ja się skupię na tym. Dobranoc. Czy z nim okej? Na pewno nie okej. Załatwaj go. Dobra robota, Batmanie. Uciekaj. Kurde, ten we mnie celuje. Ten jest sam tutaj na górze, prawda? Jest sam. Tym lepiej dla nas. Okej. Dobranoc. Uwielbiam to zabijanie. Ciche, Batmanie. Tarararararat. Dobranoc. Tutaj jeden stoi. Ja ich chciałem zdjąć teraz. Dobra, ale chyba trójka tylko została. Przecież mi się wydawało, że ich więcej było. A może mi tak poszło nawet całkiem sprawnie tutaj z nimi. Dobra, ten się tutaj zbagował i to patrzcie jak śmiesznie. Ciekawe jak długo mu zajmie czas, zanim tutaj przebiegnie przez tą kratę. O, mówisz, że egzamin na prawko zdałeś. No to gratuluję, stary. Prawo jazdy. No to chłopie, fajne ci się czasy zaczynają. Jazda furą i tak dalej. Pierwszy poślizg samochodem. Pierwsza kontrola policyjna. Dużo zabawy, dużo frajdy. Dużo fajnego słuchania muzyki. Zakup samochodu, może już kupiłeś samochód. Pierwsze... Dobra, nie będę mówić ile na godzinę, to tam zostawmy sobie na kiedy indziej. No ale cóż, powodzenia życzę w takim razie i szerokości na drodze. Kończ to, Batmanie. Okej, mamy jeszcze jednego. No już tutaj biegnie, prawda? Kopnięcie w locie. Z buta wjeżdża! W stylu Batmana. Kwadraty na czacie? No to musisz tutaj generalnie coś odświeżyć sobie przeglądarkę albo coś. Okej. Dobra.
A my tymczasem... Dobra, musimy polecieć dalej. Chyba tędy. Z lewej... Tak, tu była dobra, czyli ewidentnie... Dobra, tu w prawo. Chociaż może coś tutaj jeszcze jest. Zobaczymy. Okej. Okay. Czy to były te drzwi? Jednak te... Dobra, no to nie ma co tu kombinować oczywiście. Lecimy dalej. Aha, ty na skuter zdawałeś. To motorowerowa karta do pie... ja już myślałem, że furą będziesz zasuwać czy coś. Nie no, skuter też spoko. Nie mówię, że nie, nie neguję. No ale no to, to i tak gratuluję ci. Będziesz sobie śmigać na skuterku, fruwać. Powinny się wyświetlać po przecinku donate. Działają na pewno w każdym bądź razie. To nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu tak się stało. Siemia DJ Kamil, witam serdecznie. Dobra. Tylko moment, bo też mieliśmy zamknięte, prawda? No właśnie. Szybem? Spróbujemy. Okej. No dobra, tu mnie nie było, co prawda, ale nic mi to tutaj nie da. Dobra. Okej. Czekajcie, nie wydaje mi się, żebym tutaj był. Może żeśmy zeszli tędy? Głowy sobie nie dam usiąść teraz. Nie no, wchodziliśmy innym przejściem. Może jednak powinienem iść tędy, Nexus, no. Brzmi jak wymiana miejsca. Tak RPGowo bardzo. Skrolex, dobry wieczór, witam serdecznie. No to prawda, to jest nowość akurat tutaj. Chyba od 2013 roku albo 2014, no jakoś tak. Ja jak robiłem prawo jazdy w 2013 roku, to już to było generalnie. To już to było, a bo to właśnie wtedy wchodziło i byłem bardzo zadowolony właśnie. Była nowość wtedy, więc że tak powiem się załapałem. Tylko czekajcie, bo kurczę, pieczone, ja nie wiem jak tu przejść dalej. Czele w bloku A. Dobra, ja sobie zdaję sprawę, że są zamknięte. Czekajcie, ja pierdzielę, jestem głupi, przecież są zakładnicy. Czemu ja chcę z nimi nie pogadać? Czemu ja ich nie uwolnić? Are you okay? What's it to you? Harley Quinn? Mhm, tak, tak. You were almost killed. Occupational hazard. Ryzyko zawodowe. I know why you're here. He's in the Panopticon. And he's waiting for you. Mhm. Okej. Kolacja o 23? Standard, smacznego ziarczek w takim razie. Ja generalnie nie chodziłem na dyskoteki w gimnazjum. Znaczy chodziłem na takiej zasadzie, że ja wychodziłem na dach szkoły z innymi ziomkami i wychodziliśmy w strojach ninja i straszyliśmy inne osoby. Ja nie byłem człowiekiem, który gdzieś tam na jakieś... Nie! Nie. Nie byłem człowiekiem, jak to zabrzmiało w ogóle. Jakbym jakąś małpą był, czy coś. Nie no, po prostu... Generalnie... Ninja wolał kopać worek,
Wolał się tłuc, aniżeli tańczyć. Tak to ujmę. Wolałem chodzić po dachu szkoły, niż tam siedzieć na tej dyskotece. Nie żałuj. Fajnie się skakało po dachu, fajnie się uciekało przed nauczycielami. No, było ciekawie, było fajnie, no. Miłe wspomnienia. Oskar, piąteczka w takim razie. Okej, okay, ja się tu boję iść. Boję się tu iść, no zobaczymy. Ciach bułeczki. A to dobry siarczyk. Okej, mistrzowie, słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę 10-minutową i po tej przerwie do was powracam, bo mi się tutaj napój kończy, a coś bym sobie popijał tutaj do streamu. Dlatego, mistrzowie, no pamiętajcie też, że jeżeli dobijecie do 100 łapek podczas tego live'u, są tutaj 3 giereczki dla was, The Cute Brother, czyli Van Helsing, Hack and Slash w stylu Diablo. Są to gamebooki, także z kodem rabatowym na zakupy w CDP.pl w wysokości 5 zł, więc jeżeli dobijecie do 100 łapek podczas tego live'a, no to lecimy tutaj z konkursem, gdzie będziemy sobie robili losowanie i następnie tutaj do kogoś z was, otóż te 3 giereczki mogą powędrować. Taka mała zachęta, żeby zostawić tą łapkę w górę. Pamiętajcie, że w ten sposób też wspomagacie moją działalność. Jeżeli byście chcieli kiedyś przyjść wysłać donate'a, nie możecie, to głupia łapka naprawdę mega tutaj pomaga w pozycjonowaniu. Wyświetlenie do wyświetlenia, grosz do grosza i się zbiera i jest dobrze. Kaczka.pl, siemaneczko, witam serdecznie. Ja nie miałem żadnego bala dla absolwentów. Ja nie miałem żadnej studniówki. Ninja nic nie miał, chłopie. Chłopie, takie rzeczy to nie dla ninży. Dobra, mistrzowie, słuchajcie, 10 minut przerwy i za 10 minut do was powracam. Okej, mistrzowie, trzymajcie się i do zobaczonka. Zostańcie ze mną, nie uciekajcie. Przygotujcie coś do zjedzonka, coś dobrego. A patrzcie, a zajebistą koszulkę z Bruce'em Lee. A w każdym razie dość, bo mi coś jakaś palma odbija. Lepiej się może napiję wody, bo wariuję. Do zobaczonka za 10 minut. Yo!
Yo, mistrzowie i mistrzynie, Nimpo, os, witam serdecznie po krótkiej przerwie. Kontynuujemy naszą przygodę w Batmanie. Mówisz mi, że ten sam procesor. No nie jest to najlepszy procesor, tu ci stary, powiem tak szczerze. Czasem przy renderowaniu by się przydało coś mocniejszego tutaj. Okej. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli aktualnie teraz na live'a. Pamiętajcie o tym, że jeżeli dobijecie do 100 łapek w trakcie tej transmisji, to jest szansa, aby tutaj trzy giereczki dla was powędrowały do trzech osób. Gamebooki, dzięki temu walczyło Van Helsing, także z kodem rabatowym w wysokości 5 zł na zakupy w CDP.pl. Taka giereczka w stylu Diablo, bardzo sympatyczna. Mam nadzieję, że w końcu do was powędrują. Siemanko Mong, witam cię serdecznie. Co tam dobrego u ciebie słychać, przyjacielu? Czekajcie, momencik, bo mi tutaj picio odleciało. O właśnie, piciu mi odleciało i by było słabo. Dobra, piciu sobie wziąłem, a zatem mistrzowie, za tymi drzwiami będzie nas czekać chyba boss fight. W każdym bądź razie, powstrzymać Jokera tu i teraz. Okej, okay. Im już nie pomożemy. Mały nietoperzek idzie do ciebie. Wcale nie jest taki mały. Dobra, widzę, że tu jakiś Mortal Kombat. No to przyłączymy się. Dobra. Grupka patałachów. Zajumał tarczę. Skosy? Nieładnie. Ja ci dam krzesłem. Okej. Nie zawsze chcemy ich dobijać. W innych Batmanach szybciej jakoś, łatwiej dobijam, no nie wiem. Albo to moje złudzenie. Okej, okay, mówię, że w porządeczku, no to cieszę się. Okej, okay, witaj wojownik.pl. No nie do końca też. Kartę graficzną też mam podpiętą akurat, żeby szło renderowanie z niej, ale procesor jest tutaj ważny. Okej, czy z nimi jest szansa pogadać? Chyba są w takim szoku, że jednak nie. Dobra. Procesor i RAM jest ważny. A karta graficzna też. Okej. No chyba, że mówisz o renderowaniu 3D, no to faktycznie tutaj karta graficzna większą sprowadza tutaj rolę. You should have known trying to kill me was a waste of your time. Well, you won't have to worry about that anymore. Not unless someone else puts up 50 million bucks. I wasn't worried. Okej, okay, Oskar, trzymaj się i do miłego w takim razie. Ja myślę, żeby Ryzena ruszyć. Pierwszego Ryzena. No, może do czasu właśnie jak przyjdzie Avermedia, to tego Ryzena sobie zagramy. Zobaczymy, jak seria się przyjmie. No generalnie tutaj widzę, że dużo osób lubi oglądać właśnie gry z serii Gothic na streamie i tak dalej. To jest kultowe, no dużo osób to zna, więc myślę, że może spróbujemy czegoś takiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie po prostu. Dobra, tu mamy Mortal Kombat razy 10 po prostu. Okej. Trochę ich jest, ale spokojnie. Okej. Pierwszy załatwiony. Okej. Mamy dwóch z głowy. Choć to mało. Kurczę, tak tu gęsto od tego dymu, że nic nie widzę. Dobra. Jest kosy chciał wziąć. Może tego się uda. Okej. Okay.
Kurczę, chciałem wyczekać. Dobra, lecimy z rękawicami. Obrywam. Mamy jakiegoś Big Mana, chociaż on wygląda jak Papa Corwin Mikke, tylko po sterydach. Może dzisiaj dużo cukru zjadł? Nie, no żartuję, oczywiście nie obrażamy tutaj Pana Janusza, żeby nie było, to taki mały żarcik po prostu. Serio wygląda jak wielki Corwin. Tylko brakuje mu wąsa. Dobra, bo ten Big Man... Oż kurna. Ja pierdzę, ja mam mało życia. Ja mieć mało życia! A jak jest dużo! Okej. Okay. Będę uważać tego Big Mana. Nie! Uciekaj! Corwin mnie goni. Dajemy wapę. O, puszczaj. No, Corwin tu jest hardy, jak zawsze. Ale spoko. I z nim sobie poradziliśmy. Natomiast bardzo mało życia. Dobra. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Nimpo! Udało się wygrać tą dość ciężką konfrontację. Wiedźmina w Mortal Kombat 9. No zobaczymy. No GTA to będzie tutaj akurat w przyszłym tygodniu najpewniej. Ja pierdniczę, jakbym siebie kiedyś widział DJ Kamil. Pozdrowienia. Ja bym nie powiedział, że łże. Bo jeżeli sam tak robiłem, to nie zdziwiłbym się, jakby ktoś tak też to zrobił. Pompki, drążek, brzuszki, przysiady na jednej nodze, na drugiej nodze. Możesz próbować pompki na jednej ręce, na drugiej ręce. Możesz także wykonywać pompki z klaśnięciem. Tutaj także z masą własnego ciała, co jeszcze takiego możesz zrobić? Możesz też na przykład wystawić sobie nogę na jakiś wysoki albo powyżej jakiegoś obiektu i starać się tą nogę utrzymać. Wtedy też fantastycznie zwiększasz swoje mięśnie tutaj, w zasadzie sam. Jest dużo generalnie takich ćwiczeń. Polecam ci serdecznie aplikację 7-minutowe ćwiczenia na Androida. Chociaż na iOS-a myślę, że też jest. Ściągniesz sobie ją i tam masz generalnie takie pakiety jakby ćwiczeń na ABS, na klatkę piersiową i na nogi. No jeszcze tam też na tyłek, no to ale to bardziej dla kobiet. No to w każdym bądź razie możesz sobie wykonywać te ćwiczenia i naprawdę te 7-minutowe ćwiczenia dają ostro w kopa. Dają ostro dają naprawdę po mięśniach, wierz mi lub nie. Spróbuj sobie zrobić taką serię na maksa. To zobaczysz, czy mówię i że nie ściemniałem tutaj. Okej. Okay. Polecam serdecznie tę aplikację. 7-minutowe ćwiczenia. Dobra. A czekajcie, ja się cofam chyba. A nie, nie do końca, jednak się nie cofam. Coś ma dla nas. No to zobaczymy. Kolejna Mortal Kombat na materacach? Mięciutko. Jest i Papa Corwin zaś. Skąd on się tu wziął? Ej! Dobra, mamy tutaj też parę osób z jadem. Panie Kung Fu Master, co pan? Ten się coś zdenerwował. Okej, zaraz załadujemy rękawice. W sumie już możemy. Jazda. Ups, rzucił mną.
Okej. Dobra. Super atak! Super Korwina! To tak mówię naprawdę przyśpieszczo. Żeby nie było. Kurde. Zostaw ten pistolet. Okej, dwóch kosiaczy tu mamy. Puszczaj, puszczaj. Dobra, jeszcze jeden. Lej go. No ledwo, mistrzowie. Prawie bym zginął tutaj. Było ciężko. Roxxon TV, pozdrowienia serdeczne dla ciebie. 7 stopień w taekwondo? No to gratuluję serdecznie w takim razie już tutaj dość wysokiego stopnia. A 7 stopień? Nie, to czekaj, to jeszcze czeka ciebie długa droga do pierwszego dana. No przejdziemy od 9 aż do 1. Ale gratuluję serdecznie tutaj z danego egzaminu. O, skłaniam się nisko dla ciebie. Powodzenia w dalszych przygodach z taekwondo. Okej, Mech, dzięki, że wpadłeś. Dobrej nocy, trzymaj się i do następnego. Ale w czym ci mogę pomóc tutaj, Janek? Coś nie tak z techniką Sai, czy no bo nie rozumiem tutaj za bardzo pytania. No trzeba ćwiczyć, mi też nie początku nie wychodziły techniki Sai tak, jakbym chciał, żeby wychodziły. No tak jak ci inni tutaj pisze. Czy będę nagrywać God of War? Możliwe, nie wykluczam. Ja grałem God of War'a pierwszego i drugiego na PlayStation 2. Późniejsze nie grałem akurat. Nie przeszedłem żadnej części, więc może kiedyś. Systematyczność przede wszystkim. Okej, jest i pan Joker. Let him go. I understand you. You had a chance to let me die and you didn't take it. I bet right now you're wishing you had. I've killed a lot of people. I've brought the city to its knees, crippled the police force, and it's not even time to unwrap our presents. Stupid! Let's do this. Okay. So, what our friend Vane holds in his hand is a heart monitor. Once he clamps it on, every beat of his bacon little heart will charge the battery on this electric chair. And when it's fully charged... So either you kill Bane... No, I won't kill him. But you will. You will fight me with all your resolve, or you will die. Someone is going to die. You, me, or the clown? The question of which one of us it is in your hands. Pudzian idzie. Taki pudzian na sterydach razy 5. Dobra. Będziemy musieli walczyć defensywnie. Wow! Dobra. Troszkę go nosi. Ale spokojnie. Lejem go! Ja. Okej. Lejem. Będzie na niego opatentować coś dobrego. Dobra, na razie się rozjuszał. Wow! Aż tak? Ja myślałem, że go chyciło na ogłuszeniu. Przebiję go.
ogóle zabieram jakiekolwiek życie? Mam wrażenie, że nie. Dobra, ale na razie i tak za bardzo nic innego nie mogę zrobić. Teraz. Okej. Dobra. Troszkę stracił swojej sekretnej mocy. Natomiast ja straciłem już dużo życia. Może być problem. Czy nie szykowałem się, że uda się wygrać konfrontację tutaj za pierwszym razem. Ups. Swoich nawet załatwia. Dobra, dawaj. I zginąłem od sierpa. Na życie. I'm disappointed. W sobotę mówisz, trzeba odrobić dzień dziecka. Nie powinno się u mnie idzie płynnie na podglądzie, więc coś u ciebie, Janku, chyba. Shadow Tactics Blades of the Shogun, Piotr. Witam serdecznie. No, bardzo fajna gierka, polecam. Naprawdę świetnie się przy niej bawiłem. Nie ukrywam. Bardzo fajna tutaj skradanka w stylu starego komandosa dobrego. Jeżeli grałeś w stare, dobre komandosy, to z pewnością będziesz wiedział, o czym mówię. Dobra, ultra ogłuszenie. Lecimy z rozwałką. Okej, teraz tak łatwo już Bane nie będzie. Dobra, trzeba go... O kurde, no i teraz mu zeszło życie, tak jak powinno mu zejść. A nie tak jak to wcześniej. Dobra, poogłuszał tutaj ostro swoich. Dawaj, daj pasmanie. Jest. O kurde. Wow. Ała. Ale tak miało być. Co to jest, wojownik PL? Tyle co nic. Chyba kapitan Gordon przybył. When that chair goes off, that's 2,000 volts. You won't make it. You don't need to. Jim. Have a seat, Joker. Jimbo. We'll fight Joker. Together like two little potato latkes. I got a pulse. I'm gonna jumpstart your heart. Kill you again. May you find the peace in death that you did not find in life. I'm not looking for peace. Dobra, kontynuujemy. Ups. Trochę ich tu więcej, ja pierniczę. Dobra, oczy dookoła głowy. To musiało zaboleć. Okej, okay. Ja pierniczę, ale się rozjuszał. Dobra. Trzeba zdecydowanie tutaj troszkę podejść poważniej do tego tematu, tej walki. Myślę, że chyba będziemy po tej cutscence teraz kontynuować, ale głowę sobie nie dam uczyć. Może być tak, że od początku też. Będzie trudniej, ale Batman chyba raczej... Dobra. Od tej cutscenki pomijamy. Nie
spodziewałem się, że uda się go tak łatwo zajść. Wow, zaś się rozjuszał. Dobra, póki jest rozjuszany, nie chcę ich tłuczę. Sam ich rozwala. To ułatwia mi zadanie, jakby nie patrzeć trochę. Dobra, leję go. Okej. Teraz już naprawdę, no nie powinien mieć za dużo tego życia i faktycznie go nie ma, tylko on jest strasznie w tych momentach teraz rozjuszony. Wow! Nie ma łatwo przed nim uciec aż tak. W zasadzie trzeba uciekać! Żeby się wrąbał tak jakby w ścianę. Przeleciał przeze mnie. Dobra. I teraz. O, czyżby Bane miał dość? A ten się cieszy. The game is over, Joker. Let Captain Gordon go. Yeah, put the gun down, freak. How about I put you down? Gordon! Well, that's the ma kamizelkę, przeżyję. Well, I'd love to stay and celebrate your victory, but I've got stockings to stuff, mistletoe to hang, and about 15 skyscrapers to blow up before sunrise. Ciao! Thank God you had your vest on. He's got my gun! Gordon, Joseph, I need your help to stop the Joker. Our help? You're the so-called vigilante. Or is one kill enough for you tonight? Bane's in cardiopulmonary arrest. I have only minutes to resuscitate him before it's too late. You mean you didn't? That's not how I do things. Now go. Okej, okay. I Bane. No cóż, jakie to abstrakcyjne. Dobra, przywracamy go do życia. Come on. To nie będzie za dużo dla Bane'a. Mutant jak ich mały. Pan Jezus. No teraz to może będzie potrzebować pomocy tego Jezusa. Chociaż... Okej. Jak on wygląda? Alfred, what do we know about TN1? The compound I found in Bane's lab. I'll start looking into it now. Okej, sprawa się nam trochę pokomplikowała, jest zdecydowanie trudniej niż było wcześniej. Okej. Rozumiem. Czekajcie. Czy ja tutaj mogę coś otworzyć? No moment, przed chwilą miałem tutaj jakąś... Właśnie, dobra, ale to chodzi o te. Okej. Będzie ciekawie, aż chcę go nawet spotkać teraz. Aha, witam cię, Bane! Wow! Dobra, leję go. Oj, co jest? Ja go nie mogę trafić. Nie mogę zaatakować. Co jest grane, to... Coś tu trzeba wykombinować.
czegoś tutaj nie da jakoś otworzyć? Nie za bardzo. To może jednak? Jak tu będzie szedł, to wtedy coś mogę zrobić. No chodź tu. Dobra. Już rozumiem, jak to trzeba załatwić. Okej. Okay. Jajam! Dzień. Bo on się rozjusza. Dobra, już wiem, jak go generalnie trzeba będzie załatwiać. Dobra, ładujcie. Powinien tu zaraz podejść. Idzie, idzie! No chodź tu. No będę z tobą walczyć. Łup. Dobra, odwrót! Wiem stąd. Dawaj. Okej, okay, idzie, idzie, idzie. O kurde! Dobra. To nie działa w aż tak prosty sposób. Czekamy. Aaaa! On tu jest. Jej! O kurde. Dobra, bo ja tak długo nie przeżyję. Strzelaj! No nie wiem za bardzo, czy tak dobry pomysł strzelać do niego. A faktycznie. Jest opcja, tylko nie w ten sposób na pewno. Zobaczymy. Dobra, tu już mnie jednak nie widział. Szuka. A kto szuka, nie błądzi. Jeszcze krok do przodu. Dobra, wyjemy. Nie widzi mnie. Okay. Dobra, myślę, że 4 razy jeszcze. Już powinniśmy się ostro posunąć do przodu. Chodź tu, chodź tu. Tutaj! Tu jestem! Kurde. Jak ninja. Wow! Dawaj w pupie. Dobra, to mu się z pewnością nie spodobało. Wow! Jaka wścieklizna. Czemu się nie dziwię? Dobra, rozumiem, jak szybko go nie załatwię, no to zaraz będzie przerąbane. Czaję, czaję, Alfred. Dobra, idzie tu. Ej, ej. Kurde. Joker has Gordon pinned down in Death Row. I need to hurry. Gdzieś tam chyba. Okej. Ja tędy nie przejdę. Nie no, nie idzie jako tak żaden czas w grze, więc myślę, że to chyba bardziej gra nas straszy troszeczkę, że z tym limitem czasu mamy. Ani że jest to naprawdę, ale może tak być. Zajebiście przeradzający, mówisz tutaj o... O Bane'ie generalnie chyba. No powodzenia życzę. Dobra, czekajcie, bo on tu idzie, a ja pierdolę, że ja ze stąd poszedłem. Gdzieś tu jest. Blisko strasznie, okej? Okay? O kurde! Dobra, to tak nie działa.
Dobra, myślę, że chyba trzeba go będzie tutaj gdzieś właśnie wrzucić. Czekaj. Czekajcie. Dobra, nie mam kulek dymnych niestety. Mogę zginąć. Dobra, jejem stąd. Ja pierdolę, co za emocje. Miałeś tu wpaść. Czekajcie, postaram się go tutaj wrzucić. Idzie tu. Okej. O to chodziło. Dobra, jest szansa, że się to jednak uda. Przy odrobinie szczęścia. Na ostatnim HP generalnie. Chyba się udało. Fuh! Aż się spociłem. Taki trochę Hulk. Trochę wykokszony Hulk. Ale spoko, udało się. Nie no, Hulk w sumie był bardziej wykruszony. O! Chcesz mnie pociągnąć razem ze sobą? W tym momencie bym zginął. Nie do końca. Dobra. Trzecia część pojedynku z Bane'em. Jadzie tu! I mamy ptaszka w klatce. Okej. Dobra, jemu mózg raczej najlepiej nie będzie funkcjonować po tym, co przyjął. Udało się pokonać Bane'a. Yes, and thank you for the help with Bane. Okej. Okay. Ładujemy sobie. Czekajcie, czy aby tutaj. Dobra. Rękawice elektryczne ładujemy. I trust he's down for good this time. He's secure. And it appears the TN1 Bane took damaged his memory permanently. Does that mean he won't be revealing your identity? Looks that way. Glad to hear it, sir. And the Joker? He's still on the loose, but not for long. Tak jest. This is Captain Gordon at Blackgate Prison. Requesting immediate medevac. Warden Joseph has been shot. Repeat. Okej, okay, Monk, 3-6. W takim razie dobrej nocy, trzymaj się i dzięki wielkie za przybycie. Powodzenia. Dobra, dokąd my się powinniśmy w ogóle udać teraz tutaj? No trzeba znaleźć tego Jokera. Nie ma pojęcia, gdzie on tutaj siedzi w ogóle. No jedyna droga, którą mogę się za bardzo poruszać, to chyba tędy. Jest tu wcześniej, chociaż. No dobra, zobaczmy jeszcze. No nie, no za tymi drzwiami nic ewidentnie tutaj nie ma. A zatem czas wyruszyć dalszą drogę. Mistrzowie i mistrzynie, zrobimy sobie krótką przerwę i po przerwie do was powracam. Tak więc widzimy się już za niecałe 10 minut. Zostańcie ze mną. Dzisiaj kończymy tego Batmana, więc tak z godzinkę jeszcze myślę, że postreamujemy. Za chwilkę do was powracam. Trzymajcie się. Już zaraz powracam. 10 minutek krótkiej przerwy. Chociaż nie, mistrzowie, nie robimy żadnej przerwy, nie chce mi się robić przerwy. Jedziemy dalej z koksem. Dobra, a zatem tak, chodźmy sobie tym szybem wentylacyjnym do przodu. Otwieramy go. Dobra, cela śmierci, no zdecydowanie cela śmierci. Temu padu już nic nie pomoże. Okej. Tutaj zejść. Where's Gordon? Sniper. Okej, okay, Damian Giro, trzymaj się mi do miłego. Co to jest? Co to jest?
Zabójczy kroko? Help me keep these guys off the warden. Okej. Kapitan Gordon leci spuścić w pierdziel. Ciężkie dzieciństwo. No, kapitan Gordon wam pokaże, jak się bije. Jak go wystrzelił w ogóle? Ma powera w łapie. Okej, okay, załatwił go front kickiem. Jest spoko, do której live? No, myślałem, żeby tą przerwę, ale jeszcze stwierdziłem, że trochę za wcześnie na przerwę. Więc może lepiej czekajcie. Pojawi się nam nawet Mission Objective się nam. Objective się nam pojawił. Objective jest gdzieś tutaj, a więc tu powinniśmy się przedostać. Spoko. Dobra, kapitan Gordon sobie tutaj gada ze swoim ziomeczkiem. Już zamknięte. Chyba tamtędy muszę przejść. Zdecydowanie. Wejście do komory egzekucyjnej. Ej, no słuchajcie, bo ja się boję, że tu wejdę i zaraz będzie koniec gry. Więc może jednak... Okej, zrobimy sobie tą przerwę w takim razie, bo ja przy okazji dla ciebie też. Więc cóż, zrobimy sobie krótką przerwę i po przerwie do was powracam. Niecałe 10 minut przerwy. Zaraz powracamy. Krótka przerwa.
kochani mistrzowie, powracamy z przerwy troszeczkę przed czasem, 2 minutki. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie miał za złe, iż powracam troszeczkę przed czasem. Do której live Janek pyta, no jak skończymy Batmana, to wtedy będzie trwać live. Więc nie wiem ile jeszcze dokładnie. Okej, mistrzowie, witam was serdecznie. Z czego jest strój Batmana? No strój Batmana tu ktoś napisał kosztował 1 miliard, więc... Więc trochę hajsu poszło na to generalnie. Tak samo jak na treningi szturwa ktoś tam pisał też, że 2 miliardy chyba poszło u Batmana, na jaskinie Batmana 6 miliardów. No jakieś takie drobne sumki generalnie. God of War 4. Oj, oj, oj. Ciężka pozycja tutaj generalnie. No może sobie poruszymy. No GTA Online na razie bym chciał. Myślę, że od poniedziałku, wtorek jakoś ruszymy z tym. Dobra, a my nadciągamy na boss fighta chyba. Jest pan Joker, który klęczy i modli się w kościele. O co on się tak modli? Czyby o to, że chce przeżyć? No zobaczymy. Padamy. What a night! Finish off the kill and back for more, eh? Bane's still alive. Now that's not funny. All this. Is it for you or for me? Panie Joker. Ej, no to będzie łatwe. Mortal Kombat z Jokerem? Pokaż co potrafisz. Nie dużo potrafi. Ale potrafi zaskoczyć. 330 do roboty, Kostek Maro. No ja dzisiaj pracuję od godziny 11 do teraz. Więc też nie mam lekko. Nie, ale nie wyrzucaj go za to okno. Albo... Bum. 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 Lejemy, dzioda? Lejemy! I coś. Zaś? Co, jesteś śmiertelny? Możesz dać jakieś ciekawostki DJ Kamil, śmiało. Jeszcze? That's why you do it, isn't it? You like the way it feels. It's what you need. Knuckles bleed. Why quit there? You know there's only one way to stop me. Czego on się nażarł? Any one of my guys would have killed him. The city deserves better than that. You know, my daughter thinks you're a hero. But I still have to bring you in. Gordon, come in! What's your 20? No, I'm in the chapel. We got the Joker. Son of a bitch, you caught him. And how did you do that? I had some help. Chyba się to nigdy nie zmieni tutaj względem kapitana Gordona. Why I didn't bring him in. And I now know the truth is I let him go because of you. Because you believe in him. I don't know. They put me in charge of a station full of rotten cops. And I can't change them any more than I can change this damn city. Or at least, that's what I used to think. Stop
his heart. That is funny. Good one, Bats. This is going to be fun. Maybe I can give them something to believe in. Maybe he can give them something to believe in. Okej, jednak szybkie zakończenie tutaj było. Myślałem, że z Jokerem trochę więcej będzie tutaj zagwozdek. Ale no, może coś jeszcze nas czeka tutaj. A jednak nie. Jednak się skończyła nam giereczka, mistrzowie i mistrzynie. Cóż, wspólnie z wami na 11 live'ach udało się ukończyć grę, jaką jest Batman Arkham Origins. A więc cóż, na jutro się szykujcie na Ryzena, a pewne sobie poruszymy, zobaczymy tutaj, jak Ryzen będzie się sprawować na live'ach i jak to generalnie tutaj nam pójdzie. Także jutro będę tworzyć tamto dla Baku, także wielkiego donatora tutaj, największego aktualnie. Więc myślę, że na ten weekend tutaj pojawi się odcinek Trenuj z Ninczą, jak zrobić tamto w warunkach domowych. Jeżeli będzie okazja, także nagram dla was jutro tarczowanie z partnerem. Może właśnie się uda, jeżeli Dyson będzie miał chwilę czasu, aby tutaj generalnie wyskoczyć i nagrać ze mną właśnie ten odcinek dla was, więc może się uda tutaj. No pamiętajcie, mistrzowie, że za zostawienie łapki ogromnie wam dziękuję podczas tej transmisji. Parę łapek brakuje do wbiciu 30. Byłoby fajnie, jakby się dobiło tych 30 łapek. Jak nie dobije się, może później się dobije na zapisie, ktoś tam wleci, wpadnie. Co będzie po napisach? Nie wiem, co będzie po napisach. Pewnie będziemy w jaskini Batmana i będziemy mieli dalej możliwość podróżowania po Gotham City, tak jak to było we wcześniejszych częściach tutaj Batmana, więc podejrzewam, że coś takiego nas czeka. Na razie tutaj Joker sobie śpiewa. Ja bym chciał generalnie pominąć te napisy już. Nowa gra odblokowana plus, okej. Zobaczmy zatem, co nas tutaj czeka. A jednak coś się dzieje. Figured you'd be by sooner or later. And what happens if I don't sign? You rot in here, or you work for me. Okej. Ciekawą propozycję to Deathstroke. Więc zapewne będzie to otóż w kolejnej części Batmana tutaj postać, z którą nieraz będzie trzeba zbierać. No, Joker fałszuje, ale specyficznie. Okej, dokładnie tak. Mniejsze sprawy do załatwienia. Można sobie także wykonywać tutaj różne poboczne zadania. No ja jeszcze sobie tutaj dodam umiejętność. Oczywiście można wbijać dużo wyższe levele w gierce. No jest całkiem fajnie tutaj rozbudowana. Naprawdę bawiłem się tutaj świetnie przy Batmanie, także wspólnie z wami. Mam nadzieję, że seria się wam spodobała. No a cóż, już na kolejnym live'ie jutro, myślę, Ryzena sobie ruszymy na jakieś 2 godzinki. Tak gdzieś około 20 byśmy wystartowali. 21 może. W tych godzinkach jak coś. O kim, mistrzowie? Cóż, ja wam serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejszą transmisję, za wszelkie łapki, donejciki, wsparcie działalności, komentarze i za to, że jesteście, bo gdyby nie ja, no to ja bym, gdyby nie wy, no to mnie by szczerze tutaj z wami nie było. Dlatego serdecznie wam dziękuję raz jeszcze, oskłaniam się nisko. No i cóż, mistrzowie, widzimy się już jutro na kolejnym live'ie. Do zobaczenia, wyśpijcie się, wstańcie z powerem, no i spełniajcie swoje marzenia. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, Nimpo, os, dobrej nocy, trzymajcie się ta i widzimy się już jutro. Yo!